Szanowni uczniowie, witam Was na temacie poświęconym konfliktom zbrojnym. To taki dosyć trudny temat, być może w pewnych momentach kontrowersyjny. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja zajmę się tylko i wyłącznie faktami, a Wam zostawię ocenę taką wartościującą tych konfliktów, ponieważ pamiętajcie, że macie prawo do własnego zdania. Kochani, na dzisiejszej lekcji będę mówiła o różnych przyczynach konfliktów zbrojnych. Podam kilka przykładów konfliktów zbrojnych, zlokalizuję je na mapie i z góry przepraszam, że będzie ich tak mało, ponieważ na ten temat poświęcona jest tylko i wyłącznie jedna lekcja i nie da się powiedzieć o wszystkich najważniejszych przykładach. Zakończymy skutkami konfliktów zbrojnych, które no, z góry wydają się takimi bardzo mocno negatywnymi przykładami. Jakie są przyczyny konfliktów zbrojnych? Na początku powiem, że one są zawsze mieszane. Że tak naprawdę to nigdy nie jest wyłącznie jedna przyczyna. Oczywiście wśród tych przyczyn możemy wymienić przyczyny religijne. Tam, gdzie na świecie, w obrębie na przykład jednego państwa bądź dwóch państw sąsiadujących, większość mieszkańców wyznaje religie, które nawzajem, można tak powiedzieć eufemistycznie, się nie akceptują. To może być to przyczyną zarzewia naprawdę mocnego konfliktu zbrojnego. Drugą ważną grupą przyczyn konfliktów zbrojnych są przyczyny ekonomiczne. I tutaj możemy mówić o dostępie do surowców mineralnych. Ja myślę, że każdy z Was kojarzy konflikty zbrojne, które toczyły się na tle dostępu do ropy naftowej, no bo to jest to czarne złoto, które jest bardzo cenne i które różne państwa chciałyby mieć. Natomiast coraz częściej mówi się, że większy procent konfliktów na tle ekonomicznym to w przyszłości będą konflikty na tle dostępu do wody. Za chwileczkę wyjaśnię, rozszerzę to zagadnienie. Trzecia ważna grupa konfliktów, przyczyn konfliktów, to konflikty na tle politycznym. Jakieś regiony chciałyby ogłosić niepodległość. Tutaj będziemy mówić o tak zwanym separatyzmie. I tutaj nie da się odciąć od historii. To historyczne jest bardzo ważne i ono pokazuje nam, jak bardzo mocno na konflikty zbrojne miał wpływ na przykład kolonializm. I ostatnia grupa przyczyn, o których powiem, to przyczyny etniczne. I tutaj należy zwrócić uwagę na Afrykę. Gdy w drugiej połowie XX wieku bardzo dużo państw afrykańskich ogłaszało niepodległość, gdy wyznaczono granice tych państw, to okazało się, że czasami w granicach jednego państwa spotykały się plemiona, które są bardzo wrogo do siebie nastawione. I nagle plemiona te stały się mieszkańcami jednego państwa. Będziemy mówili o Rwandzie, będziemy mówili o plemionach Hutu i Tutsi i o takiej historycznej wrogości tych plemion wobec siebie. Zaczynamy od konfliktu na tle religijnym. Uwaga, przenoszę, zabieram Was do Azji. Jesteśmy w Azji Południowej. Popatrzcie, jesteśmy na Półwyspie Indyjskim i mamy, moi drodzy, państwo, które nazywa się Indie, i mamy państwo, które nazywa się Pakistan. Nie wiem, czy z historii wiecie, że te państwa kiedyś wchodziły w skład tak zwanych Indii Brytyjskich, ponieważ to jest dawna kolonia brytyjska. Gdy ustanawiano granice dwóch nowych państw, czyli Pakistanu i Indii, założenie było takie, że w Indiach będą mieszkali wyznawcy hinduizmu. Natomiast w Pakistanie mieli mieszkać wyznawcy islamu. No i moi drodzy, co się okazało? Okazało się, że po podziale tego dawnego wicekrólestwa brytyjskiego, po ustanowieniu tych dwóch państw, uwaga, tu mamy Indię i mamy Pakistan, doszło do bardzo silnych migracji. Muzułmanie migrowali w region, do kraju, który nazywamy dzisiaj Pakistanem. Hinduiści migrowali na południowy wschód do Indii. I te migracje, moi drodzy, spowodowały eksodus około 10 milionów muzułmanów. Ponadto na całą tą sytuację nakłada się, moi drodzy, przynależność takiego regionu, który nazywamy Kaszmirem.
Bardzo warto zwrócić uwagę na to, że większość, moi drodzy, mieszkańców Kaszmiru to muzułmanie. A co się okazuje? A okazuje się, że duża część tego Kaszmiru znajduje się w regionie, państwie Indii. Patrzcie, tu mamy linię kontroli. Tak naprawdę i Pakistan, i Indie chciałby ten Kaszmir w pełni przejąć. Natomiast, moi drodzy, do dzisiaj stanowi to takie miejsce zainteresowania świata. Dlaczego? Ponieważ zarówno Indie, jak i Pakistan posiadają broń atomową. A my wiemy i mamy taką historyczną świadomość, że jeżeli gdzieś na świecie broń atomowa zostałaby użyta, to w tym momencie ten konflikt pomiędzy dwoma państwami stałby się konfliktem ogólnoświatowym. Popatrzcie na mapę świata. Tu mamy Indie, tu mamy Pakistan, a tutaj na północy mamy region Kaszmiru. Druga grupa przyczyn to konflikty o zasoby naturalne, czyli konflikty o ropę naftową, no i te konflikty, na które będziemy coraz bardziej zwracać uwagę, czyli konflikty o wodę. Pamiętajcie, że o ile zasoby wody na kuli ziemskiej są stałe, o tyle, moi drodzy, pojawia się zdecydowanie duży problem z dostępem do wody słodkiej. A to woda słodka jest tym elementem, który pozwoli nam przetrwać i przeżyć, a jej zasoby są naprawdę bardzo małe. Globalne ocieplenie sprawi, że prawdopodobnie zmieni się linia brzegowa, podniesie się poziom oceanu światowego, natomiast ocean to woda słona. No i co z wodą słodką, która stanowi ten element wpływający na nasze życie? Mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z wodą, która płynie w rzekach. Konflikty o wodę to konflikty między innymi pomiędzy Turcją, Syrią i Irakiem. I tutaj uwaga, patrzymy na rzekę Eufrat. Konflikt pomiędzy Egiptem a Sudanem. No i tutaj bardzo słynna, znana rzeka Nil. I konflikt pomiędzy Indiami i Bangladeszem. I tutaj, moi drodzy, myślimy o rzece Ganges i rzece Brahmaputra. Najpierw zawieram Was, moi drodzy, na pogranicze turecko-syryjsko-irackie. Zastanówcie się chwilkę, na jakim kontynencie jesteśmy, w której części świata te trzy kraje są zlokalizowane. Tak, moi drodzy, jesteśmy w granicach Azji. I teraz uwaga, ten konflikt jest konfliktem dosyć starym. On sięga jeszcze lat 70., gdy zaczęto budować duże zapory wodne na Eufracie. Moi drodzy, zabudowanie zapór ma bardzo ważną funkcję. Chodzi tutaj o gromadzenie tej wody słodkiej, chodzi o nawadnianie pól i bardzo często chodzi o budowanie na tych zaporach elektrowni wodnych, które umożliwiłyby nam produkcję prądu. Gdy, moi drodzy, Turcja i Syria zbudowały dwie pierwsze duże zapory wodne na Eufracie, okazało się, że powstał poważny problem na terenie Iraku. Irak miał problem z nawodnieniem swoich pól. A zwróćcie uwagę, że jesteśmy w tej części świata, gdzie mamy do czynienia z klimatem zwrotnikowym, gdzie opady są tak naprawdę minimalne. I gromadzenie wody przez Turcję i Syrię spowodowało, że Eufrat w tej części irackiej zaczął nieść zdecydowanie mniej wody. Oczywiście, co zrobił Irak? Zaczął budować swoją własną tamę na Eufracie w Hadicie, ale zagroził Syrii wojną. Moi drodzy, tak naprawdę ostatecznie do tej konfrontacji zbrojnej nie doszło. Syria zbudowała dwie kolejne tamy, natomiast zwraca się uwaga na to, że bardzo blisko tej wojny tam było. Popatrzcie, gdzie jesteśmy. Tu mamy, moi drodzy, Irak. Tu mamy Syrię, a tutaj mamy Turcję. W tej części świata i jesteśmy. Inny konflikt. Konflikt pomiędzy Egiptem a Sudanem. Uwaga, jesteśmy, moi drodzy, w dwóch państwach przekrure przepływa Nil.
No i moi drodzy, popatrzcie, jak na tym zdjęciu przepięknie widać, że wzdłuż Nilu mamy uprawę. Jest ona związana z tym, że Nil corocznie wylewa. Wylewając, nanosi takie żyzne nanosy, które nazywamy aluwiami, dzięki czemu powstają gleby, które noszą nazwę mat. Maty są żyzne. Może nie są bardzo proste w uprawie, ale w przypadku Egiptu, który zresztą Sudanu też, które w większości są krajami pustynnymi, jest to miejsce, to jedyne miejsce, gdzie możemy uprawiać rośliny, które może dać nam plony. Kochani, co się stało? No, pytanie jest takie, czy kojarzycie Tamę Wasłanię? Moi drodzy, Tama Wasłanię z jednej strony umożliwiła zwiększenie areału upraw, pozwoliła na wygenerowanie energii elektrycznej. Kochani, tam stworzono, zbudowano wielką elektrownię zasilaną przez wodę spływającą grawitacyjnie, ale z drugiej strony, moi drodzy, spowodowała bardzo duże straty i przyniosła dosyć negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego. Ta tama zatrzymuje osady, które wcześniej urzeźniały pola położone wzdłuż Nilu. I tutaj, moi drodzy, powstało takie zarzewie konfliktu pomiędzy Egiptem a Sudanem. Popatrzcie, tu mamy Egipt, tu mamy Sudan. Specjalnie odkreślam tutaj granice, ponieważ teraz obecnie mamy jeszcze nowe państwo, najnowsze na świecie, które nazywa się Sudanem Południowym, a tak, moi drodzy, płynie Nil. Konflikt pomiędzy Egiptem a Sudanem. Mówiąc o przyczynach ekonomicznych, nie da się nie wspomnieć o ropie naftowej. I tutaj taki konflikt, który już moglibyśmy nazwać konfliktem historycznym. Zapytajcie swoich rodziców, czy pamiętają, moi drodzy, wojnę pomiędzy Irakiem a Kuwejtem. Kochani, Kuwejt to takie niezbyt duże państwo położone nad Zatoką Perską. Państwo, z którym graniczył między innymi Irak. Irak, który w latach 90. był zarządzany przez Saddama Husajna. Kochani, Kuwejt, mimo tego, że był państwem dosyć małym, posiadał przeogromne złoża ropy naftowej. Popatrzcie, tutaj na tym zdjęciu macie pokazane płonące szyby. Saddam Hussein, dyktator iracki, uznał, że dosyć prosto będzie przejąć te szyby ropy naftowej. Kuwait był mały, wydawał się łatwy do podbicia. No i stąd, moi drodzy, między innymi w uproszczeniu, dużym uproszczeniu, atak Iraku na Kuwait, który miał właśnie to tło takie bardzo ekonomiczne i chęć przejęcia zasobów, bardzo dużych zasobów ropy naftowej. Czym się skończyło? Ta agresja skończyła się międzynarodowym konfliktem i operacją Pustynna Burza. Gdy Irak wycofywał się z Kuwejtu, gdy, moi drodzy, ci żołnierze iraccy rzeczywiście musieli się wycofać, bo ta operacja Pustynna Burza tak jakby ochroniła w pewien sposób niezależność tą polityczną Kuwejtu. Ich pomysłem było podpalenie szybów ropy naftowej. Słuchajcie, to jest taka bardzo trudna sytuacja, ponieważ takich szybów nie da się gasić. Takie szyby płoną tak długo, jak spaleniu nie ulegnie całe zasoby ropy naftowej, które znajdują się w danym szybie. Była to ogromna katastrofa ekologiczna. Była to taka sytuacja, w którym te szyby płonęły przez bardzo długi czas. Jak wiemy, jak historia pokazuje, ten konflikt trwał pewien czas i zmienił tak troszeczkę swój charakter. Saddam Hussein już nie żyje. Mamy dzisiaj dalej państwo Kuwait, mamy dalej państwo Irak, natomiast ten Irak do dzisiaj nie jest takim krajem absolutnie całkowicie spokojnym. A popatrzcie, jak daleko w historii musimy się cofnąć, żeby zobaczyć, gdzie był
początek tej takiej wyjątkowo trudnej sytuacji. Popatrzmy na mapę świata. Mamy Irak i tutaj nad Zatoką Perską, o niezbyt dużej powierzchni, Kuwait. Kolejna grupa przyczyn konfliktów to konflikty polityczne. Takim chyba najbardziej znanym konfliktem politycznym była po prostu II wojna światowa, o której uczyliście się na historii. Inny przykład to radziecka interwencja w Afganistanie, która miała miejsce jeszcze w ubiegłym wieku. A konflikt, który bliższy jest może czasom, w których żyjemy, a niektórzy uznają, że on nadal trwa, to moi drodzy, konflikt na Ukrainie. Gdybyście jeszcze 10-15 lat temu zapytali mnie, czy przyjdzie taki czas, gdy Krym zostanie po prostu przejęty przez Rosję, to powiedziałabym, że to jest niemożliwe. A być może sami mieliście taką możliwość obserwowania tej sytuacji, w której w pewnym momencie na Półwyspie Krymskim, który pokazuję wam na mapie, pojawiły się wojska, żołnierze, tak zwane, używaliśmy nazwy zielone ludziki, gdzie oficjalnie nie wiadomo było, do którego państwa te wojska należą. Mieliśmy taką głęboką świadomość, że są to wojska rosyjskie, które po prostu przyjęły Krym. Doszło do zbudowania, moi drodzy, mostu łączącego Krym tutaj z tą częścią Rosji. I tak naprawdę dzisiaj de facto jest to teren, który przynależy do państwa rosyjskiego, no to tak naprawdę nie mamy żadnego dokumentu nadającemu jakby taki aspekt prawny przejęcia tego terenu przez Rosję. Do dzisiaj wiemy, że ten konflikt nie wygasł we wschodniej części Ukrainy. Tam mamy taki obwód, który nazywamy region, który nazywamy Ługańskim i Donieckim. Oficjalnie nadal jest to Ukraina. Natomiast moi drodzy, żeby jakby ten konflikt troszeczkę wygasł, tym regionom nadano dosyć dużą autonomię. Natomiast ten separatyzm, czyli chęć ogłoszenia niepodległości tego regionu, ciągle się tam bardzo mocno tli. Być może przyjdzie taki czas, gdzie konflikt we wschodniej Ukrainie nadal ulegnie takiemu zaognieniu. Być może nie jest to konflikt, który został zażegnany. Tak naprawdę informacje, które płyną ze wschodniej Ukrainy, mówią, że te walki tam w pewnych miejscach ciągle trwają. Zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość i czy przypadkiem nie powstanie nowe państwo. Albo być może ta część zostanie przyłączona do Rosji. Popatrzmy, gdzie mamy Ukrainę. Ukraina, tu mamy Krym, a tu mamy te wschodnie części, gdzie położony jest Ługańsk i Donieck. No i moi drodzy, kończymy konfliktami na tle etnicznym i tutaj nie da się powiedzieć o Rwandzie. Rwanda to państwo położone w środkowej Afryce. Państwo, w którym w granicach tego samego kraju znalazły się dwa plemiona historycznie wyjątkowo wrogo do siebie nastawione. Jedno plemię to Hutu, a drugie plemię to Tutsi. Rwanda w historii była najpierw kolonią Niemców, później, moi drodzy, gdzieś mieliśmy wpływy belgijskie i należy wspomnieć, że zarówno Niemcy, jak i Belgowie tą taką wzajemną nienawiść pomiędzy plemionami Hutu a Tutsi bardzo mocno podsycała. I wracamy, moi drodzy, do roku 1994. Wystarczyło 100 dni od kwietnia do lipca, by zginęło wedle niektórych źródeł nawet milion ludzi. Mówimy tutaj, moi drodzy, o ofiarach śmiertelnych, mówimy tutaj o przeogromnej przemocy, mówimy tu o gwałtach dokonanych na kobietach. Moi drodzy, kto był ofiarą, kto był tutaj katem? Ofiarą było, moi drodzy, plemię Tutsi, a ta cała masakra, którą możemy oficjalnie nazwać ludobójstwem, była dokonana przez ekstremistów pochodzących z plemienia Hutu. Do dzisiaj te dwa plemiona znajdują się w rejonie tego samego państwa. Popatrzcie, gdzie jesteśmy.
Jesteśmy, moi drodzy, w środkowej Afryce. Jakie inne konflikty znacie? O czym dzisiaj nie zdążyłam powiedzieć? Może powinnam. Czy słyszeliście o konflikcie w Irlandii Północnej pomiędzy katolikami a protestantami? Czy słyszeliście może o konflikcie w Hiszpanii, w tak zwanym kraju Basku? A może powinniśmy dzisiaj powiedzieć jeszcze o Katalonii, takich dużych nastrojach separatystycznych w tej części Hiszpanii, które jakiś czas temu zostało tak bardzo mocno stłumione przez rząd w Madrycie. Być może powinniśmy jeszcze dzisiaj powiedzieć o znanym konflikcie na terenie Bałkanu albo o konflikcie pomiędzy Izraelem a autonomią palestyńską. Czy słyszeliście o konflikcie na terenie Falklandów? Popatrzcie, jak daleko od Europy się znaleźliśmy. Falklandy, inaczej Malwiny i konflikt pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią. Tak naprawdę tych konfliktów jest bardzo dużo. Ja zdecydowałam się oddzielić temat o konfliktach od tematu o terroryzmie. Na tej mapie macie zaznaczone ważniejsze miejsca ataków terrorystycznych. Oczywiście w Nowym Jorku, ale również, moi drodzy, w Londynie, ale również na przykład w Madrycie. I to terroryzm będzie stanowił ten element naszego zainteresowania na kolejnej lekcji. Czym kończymy? Skutkami. Moi drodzy, konflikty przynoszą ofiary. Ofiary śmiertelne przynoszą przeogromną liczbę osób rannych, pokrzywdzonych, takich, które tracą swoje zdrowie i na przykład tracą kończynę w wybuchu podłożonych im. Konflikty zbrojne przynoszą uchodźstwo. Pamiętajcie, że uchodźca to taki migrant, który ratuje swoje życie i zdrowie. Ucieka, bo jeżeli nie ucieknie, to po prostu może zginąć. Konflikty zbrojne przynoszą przeogromne kryzysy gospodarcze, zniszczenia. Popatrzcie, jak bardzo załamała się gospodarka ukraińska po tym konflikcie, który miał miejsce na terenie Krymu i we wschodniej Ukrainie. Konflikty zbrojne przynoszą biedę, przynoszą głód, a w efekcie przynoszą, moi drodzy, choroby, które toczą całe społeczeństwo. Na zdjęciach macie pokazane ogromne zniszczenia infrastruktury, zniszczenia domów, często również, moi drodzy, szkół, szpitali, dróg. Ale przynoszą również takie nie do opanowania zniszczenia dorobku kulturowego. Często, moi drodzy, te miejsca, w które wkraczają wojska, żołnierze tych, że tak powiem, państw, które chcą podbić nowy teren, zaczynają od wysadzania miejsc, które są związane z kulturą danego kraju, bo w ten sposób jakby chcą zniszczyć tożsamość tych ludzi, którzy w tym państwie mieszkają. Tak jak wspominałam, temat jest bardzo trudny. Być może jest to tak, że na analizę poszczególnych konfliktów mogą mieć wpływ wasze poglądy. Być może to jest tak, że w zależności od tego, w którym kraju byśmy mieszkali, to te poglądy też by się różniły, bo różna byłaby nasza historia i nasza tożsamość. Nie odmawiam nigdy wam prawa do własnej oceny, bo tak naprawdę lepiej jest mieć tą własną ocenę, niż podlegać jakby analizie tylko i wyłącznie innych osób. Wiem, że jest to temat bardzo ciekawy i przepraszam, że nie byłam w stanie dzisiaj omówić większej liczby konfliktów. Pewnie musielibyśmy wtedy poświęcić kolejne 3 lekcje. Zapraszam was za tydzień. Za tydzień będziemy mówili o terroryzmie. Będziemy mówili o tym, czym jest terroryzm, jakie są jego przyczyny. Będziemy mówili o takich najbardziej znanych atakach terrorystycznych. Dzisiaj dziękuję wam i do zobaczenia za tydzień.